Witam Państwa w pierwszym naszym poranku 2023 roku. To jest zawsze czas na to, by zajrzeć do naszego dwutygodnika Czas na Opole i zajrzeć na naszą tablicę facebookową Czasu na Opole, do czego Państwa w 2023 roku serdecznie będziemy zapraszać, bo przecież blisko 20 tysięcy nas obserwujących na Facebooku to ukłon w stronę Państwa, dowód zaufania, a od nas podziękowania za to, że jesteście z nami. Dlaczego jestem tutaj przy Dworcu Wschodnim? Dlatego, że równo rok temu, proszę Państwa, też się tutaj wybrałem. Kiedy to pierwszy dzień ruszyły samochody tak naprawdę oficjalnie, kiedy ruszyli piesi, rowerzyści, kiedy to miejsce wybudowane kosztem przecież ponad 180 milionów złotych zaczęło funkcjonować. Jeszcze rok temu nie wyobrażaliśmy sobie, że właśnie stąd w stronę miasta będziemy poruszać się tak, a nie inaczej komunikacyjnie, że tak, a nie inaczej będą prowadzić drogi na wschód i na zachód naszego kraju, tu przez serce naszego miasta. To przecież nie jedyna inwestycja tak ogromna, która zakończyła się w tamtym roku, bo przecież kosztem ponad 65 milionów złotych wybudowano centrum przesiadkowe Opole Główne i to kolejna wielka inwestycja. Mamy nadzieję, że oczywiście w tym bardzo trudnym 2023 roku będziemy mogli Państwa znowu zabierać w takie miejsca, jak chociażby to. Będziemy mogli mówić Państwu o tym, co dzieje się w Opolu. Będziemy Państwa zachęcać do tego, by korzystać z różnego rodzaju miejskich atrakcji, które się w ciągu roku pojawią. No i najważniejsze, będziemy się starać robić to rzetelnie i bardzo sprawnie, by codziennie do Państwa płynęła właśnie dobra informacja z naszej strony. Więc już teraz Państwa zachęcam, zapraszam do tego. No i myślę, że takie poranne spacery w naszym wykonaniu wraz z Państwem będą niezwykle przyjemne, bo przecież robimy to właśnie dla Was. Więc ja podążam do pracy, a Państwu życzę kolejnego udanego, wspaniałego 2023 roku, który się rozpoczął. Bądźcie z nami.